Witam wszystkich serdecznie. Bardzo się cieszę, że jestem tu dzisiaj. Takie wspaniałe. Bliżej mikrofon. Wspaniałe takie zebranie. A ja będę mówiła z innej strony, z góry. I przyjdziemy do naszego ciała. Znaczy, dlaczego teraz, znaczy, co to jest człowiek? To jest mały mikrokosmos. Ale my nie sami tu w kosmosie mieszkamy. U nas jest makrokosmos. I dlaczego na naszą Ziemię cały czas idzie polowanie? Duże pozaziemskich cywilizacji, które chcą zawładnąć naszą Ziemię. Dlatego, że pierwsze, nasza Ziemia posiada 7 cudów świata. Po drugie, nasza Ziemia posiada logos. Po trzecie, niektóre cywilizacje stracili planety jako miejsce swojego zamieszkania, a nasza Ziemia posiada dużo kryształów, złota, diamantów i pracuje, zdobywając to złoto, statki, bez względu na to, że ludzie o tym nie wiedzą, jest wysyłany na góry i rozpylany naokoło tamtych planet. A czwarta przyczyna, że człowiek taki, jaki jest, jest światło i miłość. I on wszystko może. Dla człowieka nie istnieje nic, co by on nie mógł zrobić. On posiada niesamowitą moc i siłę, tylko na razie on nieświadomy. I oni chcą zrobić z ludzi takie batarejki, które można wykorzystywać w swoich różnych myślach, no i wariantach, jak robotów takich zrobić, mikroroboty. I dlatego ta pandemia, to jest pandemia strachu, bo człowiek, on wcześniej był niesmiertelny, wiedział o tym, ale później stopniowo, to dziesiątki, setki, tysiące lat trwało. I z początku my emanowali tylko miłością z poziomu serca. Ale tamte pozaziemskie cywilizacje, dla nich było to trudno. Oni palili się, oni nie mogli wytrzymać. I oni stopniowo opuścili do poziomu złota słonecznego. A co tu u nas jest? Gniew, żal, zazdrość, co tam, strach i tak dalej. To jest inne wibracje. Jaka nasza роля? Бо то побачте, у нас всюди троица, правда? Дванадцятка, то есть лічба земська. 12 місяців, 12 знаків зодіака, 12 чакр, 12 чакра у нас галактиці. Ну, перші речі так, де дев'ята під стопами і так далі. А у нас 12 апостолов, да. У нас апостолов, да, то есть 12. Еда еще не удал. А 21, то есть личба святов, то есть света личба теж. А для чего мы сейчас собрались? Jak wy myślicie, przypadek? Czy tak było? Nie ma przypadku. To, że w gramatyce, to, że ja się umówiłem z Bogusławem z wami, a w tym czasie po prostu pan Nabil mógł przyjechać, prawda, z kolegami też, ze Sławkiem, prawda? Jest, jest, tak. Nie, z kolegami. Nie ma przypadku. Dlatego my dzisiaj zebraliśmy, a dzisiaj jakie? Jaka data? 27. Karmiczna pewnia. Pierwsza w tym roku. Wyobrażacie? Początek tego roku był 11, też mistrzowska liczba. A 29 według Pitagorasa. To jest liczba, która daje pomyślność i wszystkie plany, które dzisiaj... Urodziłem się 29. Które dzisiaj planujemy, to oni będą obowiązkowo spełnione. Wyobrażacie, jaka liczba? Niesamowita. Znaczy 2,7. 2,7. Dziewiątka. A zakończenie tego, co nie udało się. A ta dzisiejsza, bo to dzisiaj 16 księżycowy dzień. Też bardzo dobra liczba. Wszystko razem. Niesamowita rzecz.
Brawo, brawo. Nakładam na. Ale się narodziły. Tak. I teraz idziemy niżej. Значит, my, jako duszy, każda dusza, bardzo posiada dużo wiedzy, mocy. I my stali w kolejce, żeby wcielić się w te czasy tu na ziemi. I wyobraźcie sobie, jak trzeba było tę całą przestrzeń jakoś razem tak zmniejszyć, żeby ona zmieściła się w to ciało. Wyobrażacie? I każdy z nas, kto tu okazał się na tej ziemi, widzieli, że my mamy misję. У нас земля поделена как бы на три части, знов тройка. Заход, на заходе материализм, 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 пеньонство, первое, что есть. Сход, Индия, медитуй, медитуй, там касты. И Шуткова, славянин, славянин. Слово, сразу образ. Ян, ин, мальчика-дамска. Нам тегеи ружные не пасую. У нас, мабуть, и мальчизна, и кубета. Где-то есть житие. И каждый мороли. Вот зруйте вали, вот в костеле. Мальчизна сдаймуя купелюши, правда? А кубеты накладая купелюша. Для чего? Бо мальчизна повера дух святый. Мальчизна роди дети. На небо дети идут. И он лишь пусть не выбирает жены. Ну так побудовано. А кобета, она обробнет своими ружными там спадничками, вибрацией, турбулентной энергией. Она побере жигелову энергию и делище с мальчизном. И для этого мальчизна и кобета у нас славянин разом. Она побере энергию, когда не вижу. Чех меньше, чех меньше, а уже обудовало детство. Ты не славянин. Przepraszam, przede wszystkim nie Słowianin, a Sławianin. Sławianin, Sławianin, tak. My pochodzimy od Sławy, Sławy. Od Słowa. Się, tak. Dlatego miasta na przykład są takie jak Sławy. Ja bliżej od Słowa, do nas bliżej, tam się sprzężenia. Nie, Sława, Sława. I teraz właśnie, dlaczego wojna? To było pierwsze. I co my łączymy? Значит, my łączymy tę praktykę, tę duchowość i robimy jakby takie środkowe. I od nas zależy. I na nas idzie wojna. Na białą rasę. U człowieka teraz. Bo u nas jest trójkolorowy płomień, wiecie? Znaczy złoty kolor to jest mądrość, oświecenie, środku niebieskie, siła ducha, siła woli. Сила духа, сила воли. И тен ружовый, то есть боская милость и творчесть. Что бы кто ни зачел, навык ма план, навык ма инструкции, а я трошечки сделаю по-своему, с уважилищем. Бо мы творчи во всех околичностях. Так, теперь так на гуже сон цивилизации не только для нас, как врагове, а тацы, которые bardzo chcą, żeby my zwyciężyli. Oni nam krzyczą, wstańcie z kolan, nie bójcie się, obudźcie się. I oni nawet zauważyli, że z 1908 roku nie jeden meteorit nie spadł na ziemię, bo oni założyli nad nami taką kopułę przezroczystą. I oprócz tego życie nasze to jest... Czyli firmament nieba. Szkło nieba. No. Linia Kalmana, o tym pani mówi. Ja mówię po swojemu, ale to samo. Tak. I teraz patrzcie. Dlatego rakiety nie mogą lecieć w górę. Bo się rozbijają. Że wszystko jest wibracją. Zgadzacie się? I wszystko jest energią. I to, co mówili o soli, to sól i potas razem anion, kation robią energię chemiczną. Dlatego nam niezbędne to i to, że my funkcjonowali, bo my też wibrujemy. I wszystko jest u nas wzorcowe. No, na przykład pamiętacie Imo Tamasari? On
вимишлений кроскоп, наставив на камінь, і він вібрує. Стол вібрує, тільки чи сигріва спільна. І для того ми ружнімося, нам ще видає стол. Тобто такий твердий, а на самом деле ні. І так як все вібрує, то все є залежить від слов, які ми мовимо, як програми, від емоцій, які, якщо негативні, дає нам хвороби, бо вони, як камінь, як лілянка наша мовила, зостають в тих енергетичних каналах. Але для того, щоб цього всього ще позбити, був такий лікар Авіцена, Ібн Сіна, пам'ятаєте? В 10 веку він змар, несамовитий. Так він, якби, кілька підстав, щоб чоловік був здоровий. Перша – побуда духа. Тож щодо, мабуть, тільки мілость, мовчуття і тиля. Хто би це не мовив, хто би це не мовив, не падає до того пожому і злості, чи заздрості, бачи. Ні, бо ми вижили того. Якщо б от кожен з вас просто злічив на горі і побачив на себе, дітям, щоб ви плакали ж без радості, то я не вижили б, направда. А обріч того, він ще повідав, що дуже важливий рух. Ви знаєте, що Альцгеймера можна вилічити за 3-6 місяців. Рух – звикла ходзення спокійно 2 години 40 минут, де колі тільки ружні стежки має бути. І дивши. Є ще дуже важливо, щоб віддихати носом. Дуже важливо. Ну, ніхтори там екситринки вживаю, я цілий час буду тренером. Ну і рух, рух, рух. І зараз вечір, що у нас аптеки належу Рокфеллерам, а банки належу Ротшильдам. Вони не за собою теж б'ючі. Але поцю давати себе, якби ж вони на нас заробляли. Ну поцю. От бачите, я м'яла два рудзаї окулярів. Ну так вийшло, що жилище на Чукотці, бо тато був військовий, і там пів року цілий час в день. А сніг такий німенький. І мене ці застава сама, і як мене знайшли, вийшли ми в гори, то ніч не бігала, тільки так, близько візе, а там далі все чорне. Стала перед окном наші сюди. Боже, ну як то? Бо у нас було в честь якось не дуже, як нож окуляри. І так з гори прийшло жилля, стала робити зеза. Вот так, тут. До носу далеко, до носу далеко, до носу далеко. Пробила, пробила, бачила, лепі віце. І по 20 днях вижучила окуляри, не почерпили. А потім стукнуло 40 років, почала читати, пошукала лікарня, є до 75. Знов мені пришкадзе. Я почала робити цей зегар. То зегар, а очі – сказовки. І так, 12, 3, 6, 9, ордав кузні з поворотом, а потім брала таку картку А4 і читала на учебі Антеренце. Не бачила ні одної дрібної літерки. 40 разів, щоб було від гори до дому. І пізні так, і пізні на другу сторону. І теж 21 дні, і вже не потрібні мені окуляри. По це дай зараді. То окуляри до ходзення, то до читання. Це то. Як, наприклад, теж слухові апарати. То нерки. Забачить рамя болі праве, то значить нерка лева. Просто забачить і тиля. Ну а зараз для того, щоб ліпі бачити і щоб ренці і ноги були теплі, то я покажу кілька чвічень. Добре? На шиї. Туренько очомгнемо рамі, а голе вправо сторони чомгнемо. Ні, в другу сторону. От так. Чомгнемо і лічимо до 60. Два. Тьомніше? Три. Так, потім ви простоємо, і потім другу рейтер.
i w drugą stronę, jeżeli na tym nie ucho, żeby, a ramię nie podnosić. Ciągnąć tylko głowę. Tak. Znów do 30 i tak trzy razy powtarzać. To pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie to jest samolot. Jedno skrzydło wysoko, drugie niskie. Nikt nie do przodu. Filmujemy. A to jest paragraf. To jest paragraf. A głowę, patrzymy na górę i oczami o tak. Widzicie, jak to 134. Ja skórkę można zrobić. To trzeba na nodze stać. Tak, potem prostujemy i w drugą stronę. I znów tam patrzymy. To jest poza rękę na górę. I tak. A teraz wiecie, jak gęsi się zachowują. Wyobrażamy, że my gęs. Szyję wyciągnąć. Potem ucho i brodę ma być równolegle pod wodą. I znów liczymy do 30. Później powracamy, wciągamy. I w drugą stronę. Później znów wyciągamy, powracamy. Niżej. Potem znów powracamy, wciągamy. I też 3 razy po 30. Teraz bierzemy bo tak. Palce szczepiamy na szyję, tu. Łokcie blisko i ciągniemy szyję na dół. Aż do kola? No jeżeli siódka. Do podbrzusza. Tak, jak dasz na ciąg. I też 30 liczymy. I tak czy aha, a ramię nie. Ramię mają być na miejscu. I tak, szyję. Nie kłaniaj się jak muzułmanin. Tak. Na szyję. Pierwszy raz. A potem tu, gdzie u nas czupy głowy. I znów tak. Tu gdzie mam jarmułkę. Tylko żeby mycka nie spadła. Przed wami jest ciągną. Znów tak, żeby broda dotykała tego dołku. I znów ciągniemy na dół. Mocno. Ale skrzywić już nie usta. I też 30. I tak, jeżeli będziecie robić codziennie, was szyję będzie jak u nas. Drugi krąg stanie na miejscu, nie będą ręce zimne i nogi. O, nie ciepło. Nie będą i nie będzie potrzebne też okulary, bo ten drugi krąg działa na okulary. Spróbuję. Na oczy. No i pierwszy krąg przecież ustawi. To za pierwszym razem chyba nie będzie tak. Kaczka do patrzymy. Żółwia, tak? Żółwika. Żółwika. Cały wieczorek. A teraz patrzcie. Znaczy, też możemy poprawić sytuację, no, żeby kolana nie boleli. Trzeba robić przysiady. 100 sztuk dziennie. Znaczy, nie, można nie raz, nie od razu. Jak Polacy nie mogą wstać z kolan, to jak będzie robić? A po 10. Na razie partner. My nie robimy przysiadów. Trzeba robić przysiadów, żeby wstać z kolan. No jest sposób. Można za coś trzymać się, nogi szeroko i przysiady. Łukiem. A można... Mogę to uwagę. Tu nie ma miejsca. Nogi szeroko. Usiadł, a później ręce razem i raz i na tym jeszcze wykałczą. I to nie trudno. Na róże panie cię na tym. Brać takie pałeczki, pałeczki na zębów, tak? I zaczynamy tu kłuć głowę. Siadę głowy. Trzy razy. Nie, tylko pałeczkami, tylko po chodu, wot tu, na górze, wot tak. Trzy razy. Potem widzicie brwi, to jest na tym, na tej odległości też tam do końca, trzy razy. Cały jak nos, tutaj, później brwi. Brwi, ось tu. Так. Brwi, tu. Też trzy razy. Potem za uszy. A potem tam, gdzie u nas muszy. Która myśl? Pobudzanie na... Po szesięce. Gdzieś tam z tyłu. Po koku. I u was od razu taka energia w głowie i pamięć dobra.
wszystko w nas jest. Nie zależy od wieku. A ja to, bo można sobie pani pokazać. Do skutku! Aż rozum przyjdzie. O, to długo będzie.